Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jest 31 lipca, czyli dzień Harry'ego Pottera, a więc jest to idealna okazja na materiał poświęcony temu uniwersum oraz też dlatego, że ostatni pojawił się w listopadzie zeszłego roku. Nie wiem, czy ktoś z was wie, ale Harry Potter ma swój prequel. Konkretnie jest to opowiadanie mające zaledwie 800 słów napisane przez Rowling w roku 2008 i myślę, że jest ono warte uwagi, ponieważ opowiada historię, jak James Potter i Sirius Black, czyli dwie dość ulubione postacie, uciekają przed mugolską policją. I w dzisiejszym odcinku opowiem wam tą historię, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Historia dzieje się 3 lata przed narodzinami Harry'ego Pottera, czyli konkretnie w roku 1977 i zaczyna się od pościgu, gdzie James i Sirius uciekają na motorze, zapewne na motorze Siriusa, tym samym na którym Hagrid przyleciał w kamieniu filozoficznym na Private Drive. Uciekają oni przed dwoma policjantami, sierżantem Fisherem i postępkowym Andersonem. Niestety chłopaki wjechali w ślepą uliczkę, a policjanci odcięli im drogę. Funkcjonariusze wysiadają z radiowozu i tu możemy się dowiedzieć, że pan sierżant miał problem z nadwagą na tyle duże, że wysiadając urwał lusterko. Następnie kazał chłopakom zejść z motoru. Tu ponownie mamy opis postaci, mianowicie młodzieńcy byli ubrani, jak to powiedział narrator, w koszulki z wielkim złotym ptakiem. Najprawdopodobniej było to logo zakonu Feniksa, ale dla niezaznajomionych był to, znowu cytat, emblemat jakiegoś ogłuszającego, niemelodyjnego zespołu rockowego, chociaż w sumie nazwa zakon Feniksa pasowałaby na nazwę kapeli. Później dochodzi do konfrontacji, policjanci wymieniają przewinienia chłopaków, a konkretnie, jazda bez kasku, przekroczenie prędkości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Na trzeci zarzut huncwoci odpowiedzieli w swoim stylu, że z przyjemnością zatrzymaliby się na pogawędkę. Powodu, dlaczego tego nie zrobili, nie zdążyli podać, bo postępowy Anderson zażądał nazwisk. Sirius zaczął rzucać propozycjami i wymienił takie jak Wilberforce, Bacheba i Elvendorf, a James zwrócił uwagę na to, że tego ostatniego można użyć i dla chłopca, i dla dziewczynki. Dopiero później postępowy, bulgocząc ze wściekłości, doprecyzował, że chodziło o ich nazwiska i wtedy chłopcy z przyjemnością się przedstawili, a chwilę później sięgnęli po coś do tylnych kieszeni. Policjanci spodziewali się pistoletów, ale zamiast tego huncwoci wyciągnęli swoje różdżki. Postępowy pomyślał, że to zwykłe pałeczki i uznał to za nieśmieszny żart. Zaraz potem chciał powiedzieć formułę aresztuję was za itd. itd., ale nie udało mu się jej dokończyć, ponieważ James i Sirius rzucili jakieś zakręcie w kierunku radiowozu, a zaraz potem nadleciało trzech czarodziejów na miotłach, którzy uderzyli w radiowóz stojący dęba na tylnych kołach i spadli na ziemię. Najprawdopodobniej, choć tego nie wiemy, mogli to być śmieciorzecy, którzy poszukiwali chłopaków. I gdy już James i Sirius pozbyli się zagrożenia, wsiedli na motor i szykowali się do podróży, jednak zanim ruszyli, podziękowali policjantom za pomoc i dla podkreślenia, bo jest to bardzo ważne, przypomnieli, że Elvendorf to damsko-męskie nazwisko. Chwilę później radiowóz spadł na ziemię, a sierżant i postępowy trzęsli się ze strachu. Natomiast huncwoci odecięli na motorze daleko stąd i wszelki ślad po nich zaginął. No cóż, nie jest to jakoś bardzo fascynująca historia, no ale fajnie, że w ogóle istnieje, bo przynajmniej mamy cokolwiek więcej powiedziane, co działo się przed akcją z książek, oraz mamy jakąkolwiek opowieść o huncwotach, którzy moim zdaniem są na tyle ciekawi, że zasługują na o wiele więcej uwagi. I dlatego bardzo liczę na to, że nadchodząca serialowa adaptacja rozbuduje ten wątek, a miejsce na to jak najbardziej jest. No ale co się wydarzy, tego niestety nie wiem. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej historii, czy wam się podoba, czy nie, czy w ogóle chcielibyście jakiegoś większego rozbudowania, czy tyle ile wiemy o huncwotach, to wam wystarczy. No i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Koniec psot.